witamy z Zatora. Mały zator był przed zatorem, żeby tutaj do Was dojechać, ale było warto. Fantastyczni ludzie i myślę, że fajny wywiad będzie. Zapraszamy. Zacznijmy w ogóle od tego, skąd wziął się pomysł na połączenie beatboxu z tak poważną wojenną poezją. Wiesz co, to był zupełny przypadek. Wiersz Alarm trafił do mnie po latach. Pamiętam dokładnie, jak uczyłem się go w podstawówce. Wtedy była to niejako rzecz, którą musiałem po prostu, której musiałem się nauczyć. Otrzymałem je w zupełnie inny sposób. Było to coś, czego trzeba było się nauczyć, coś, co po prostu gdzieś tam mi minęło i nie zostało w mojej głowie. Po latach do tego wiersza wróciłem przypadkiem i stwierdziłem, że trzeba do tego napisać muzykę po prostu. Sam rytm po prostu nabił mi się do alarmu. A jak już jakoś to fajnie się wszystko zazębiło, stwierdziłem, że pociągnę to, mówiąc kolokwialnie, dalej i stworzę całą taką płytę. Zrobiłem taki zarys, szkielet tych wszystkich utworów do tekstów Baczyńskiego, Słonimskiego i Gajcego. Później Michał wziął w rękę gitarę i w ten sposób powstała płyta Alarm. Na serce do dna ogłaszam alarm, dla miasta Warszawy niech trwa. I płynie miasto na skrzydłach sławy i spada kamieniem. Na serce do dna ogłaszam alarm, dla miasta Warszawy. Dlaczego właśnie te wiersze, a nie inne znalazły się na tej płycie? Przyznam szczerze, że Alarm otworzył to wszystko i potrzebny był taki tekst, który też jednocześnie będzie współgrał z rytmem, ponieważ beatbox jest bardzo rytmiczny i samo tworzenie beatboxu to nie jest łatwa sprawa. Przede wszystkim może tworzenie samego beatboxu To jest zupełnie inna rzecz niż wykorzystywanie beatboxu do tworzenia kompozycji, więc wszystkie te kompozycje musiały współgrać z tekstem, więc czytałem teksty, a później patrzyłem, czy jestem w stanie zrobić z tego po prostu piosenkę, żeby to nie było mówione, tak jak jest to w poezji, czy zazwyczaj jest w poezji śpiewane, że jest takie bardzo liryczne. Chciałem, żeby to były piosenki, ale oparte przede wszystkim na rytmie, więc te teksty musiały się bardzo wbijać w rytm. No i okazało się, że właśnie prym wiódł Baczyński, znalazł się jeden tekst Słonimskiego, Alarm, no najważniejszy, bo otwierający tę płytę, i jeszcze Gajcy. Cichy staroświecki, wiszą portrety jakichś starych twarzy, na których widok serce, piersi, dusze i których oczy wrzątkiem serce parzą. No właśnie, jak wspomniałeś, podkładem muzycznym pod wszystkie piosenki z płyty jest tak naprawdę Twój głos. Możesz nam powiedzieć, jak te dźwięki z Ciebie wydobywasz, jak one powstają? Sam beatbox po prostu, wszystkie warstwy, które słyszymy na scenie, czyli powiedzmy beat, zapętlam go za pomocą loopera, następnie dodaję do tego bas. I potem na przykład trąbki. To wszystko zapętlam i to tworzy kompozycję. Do tego Michał dogrywa gitarę i w ten sposób tak naprawdę tworzymy za pomocą żywego organizmu i jednego instrumentu całą melodię i cały utwór. Jesteśmy tylko we dwójkę. Bardzo ciekawym doświadczeniem też myślę dla mnie było zagranie, zaśpiewanie jednego z utworów z tej płyty pod tytułem Wiatr, właśnie do tekstu Baczyńskiego, chyba najbardziej przejmujący, z towarzyszeniem orkiestry. To był totalny odlot dla mnie.
I myślę, że poprzez tego typu tworzenie muzyki, która wypływa ze mnie, tworzymy po prostu jakąś taką swoją jakość. Jesteśmy z tym oryginalni i myślę, że to jest nasza najmocniejsza strona. To nie jest też muzyka przewidziana, myślę, dla wszystkich, ale dla osób, które rzeczywiście znają rozmiar tej poezji i chcą się rzeczywiście w nią zagłębić na naszych koncertach. Była spękana z orana, nagle świat mi się zaśmiał śmiertelnie. Bluszczą chłosu z podwójny smisz, pnie mi się nocą na dach i sen. Tobie Warszawo w smak naszych śnisz, nucące śniami żałobny nasz traf. Nagraliście ostatnio cover przeboju Chłopców z Placu Broni zatytułowanego Kocham Wolność. Czy mógłbyś nam coś więcej opowiedzieć o tym? Słyszeliśmy, że zajmuje on bardzo wysokie miejsca na liście przebojów Trójki. Tak, na liście programu Trzeciego Polskiego Radia, dokładnie tak. Całą historię musiałbym opowiedzieć o tym utworze i o moim stosunku do postaci Bogdana Łuszkiewicza. Natomiast w skrócie. Utwór Kocham Wolność wykonywałem przez kilka lat z grupą Sztywny Pal Azji. Był to jeden z pierwszych utworów, które w ogóle usłyszałem w radiu jako dziecko. I mam duży sentyment do tego konkretnie numeru. Stwierdziliśmy wspólnie z Michałem, grając go już wcześniej, wykonując na koncertach, ludzie nas właściwie do tego zachęcili. Zbliżała się 18. rocznica śmierci Bogdana, która była właśnie teraz 23 czerwca 2018 roku i stwierdziliśmy, że to będzie idealny moment ku temu, żeby ten numer odświeżyć, żeby ten numer ludziom przypomnieć, bo ja postać Bogdana Łuszkiewicza, zresztą myślę, jak wszyscy, stawiam w jednym rzędzie, nie wiem, z Republiką, z Czesławem Niemenem, natomiast troszeczkę jego twórczości jest mimo wszystko mało. Mimo tego, że jest wiele pięknych utworów. Stworzyliśmy cover Wolności właśnie 23 czerwca, wyszedł również do tego klip, który nakręciliśmy na Mazurach, dzięki uprzejmości pani Anny Łuszkiewicz, matki Bogusia. Pan Marek Niedźwiecki wziął ten cover na listę przebojów Trójki. No i bardzo się cieszymy, bo mija chyba piąty tydzień na tej liście i cały czas pniemy się do góry. Także zachęcam wszystkich do głosowania na Kocham Wolność w naszym wydaniu. Bardzo dziękujemy za rozmowę i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz, nie dwa i nie trzy odwiedzi nas pan w Zatorze. Nie jestem pan, jestem Bartas. W Zatorze na pewno, myślę, zagramy jeszcze nie raz. Piękne miejsce macie, fantastyczne miasto, które świetnie się rozwija, naprawdę. To widać na każdym kroku. Także dzisiaj o tym dużo rozmawialiśmy tutaj za sceną. No i trzymajcie tak dalej. Pozdrawiamy cały Zator.